Ja nie do końca jestem przekonany co do tej tezy, że rosyjska polityka historyczna była reakcją na polską politykę historyczną. To brzmi jak gdyby bardzo mocarstwowo, ale z całą pewnością miało to wpływ na zainteresowanie Aloszy Millera tym tematem. Znaczy, to, że on się powiedział tak głębokie studia polityką historyczną, pamięcią podjął, myślę, wynikało po części z tego, że się interesował wcześniej historią Polski i jest polskim znawcą wśród elity rosyjskiej. Chciałem zapytać pana profesora Borodzieja, który po pierwsze może się odnieść do tego tematu jakoś, ponieważ zajmował się tym problemem również wśród naszych zachodnich sąsiadów. Czyli jakby tak można powiedzieć, myśmy, jeżeli teza Aloszy jest prawdziwa, to my w jakimś stopniu zaczerpnęliśmy, czy wzorowaliśmy się na Niemcach, Rosjanie na Polakach i taka fala idzie z zachodu na wschód. Po drugie, chciałbym się jednak zapytać o tą, myślę, jeszcze bardziej widoczną w Polsce różnicę pokoleniową, która zaczyna się nakładać na stosunek do pamięci zbiorowej oraz ergo oczekiwań od państwa, aby w jakiś sposób adresowała swoje działania pod kątem tych oczekiwań. No i wreszcie może ten ostatni element, no ilu aktorów tutaj mamy uczestniczących w tym procesie w Polsce, bo tutaj widać, mamy co najmniej kilka różnych stowarzyszeń, kilka różnych ośrodków rządowych. Ja tutaj dodam, że oprócz Towarzystwa Historycznego, tak, mamy jeszcze Towarzystwo Historyków Wojskowości, któremu przewodniczy minister kultury. No więc mamy takie, dlatego wspomniałem, że o tym takim NGO-sie, prawda, bardzo specyficznym, którym przewodzi Naryszkin, ponieważ inni ministrowie przewodniczą innym stowarzyszeniom, co jest jednak pewnym bardzo specyficznym rozwiązaniem ustrojowym. Panie profesorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. To są oczywiście dość trudne pytania. Ja może zacznę od tego, że oczywiście nie jestem specjalistą od spraw rosyjskich. Tutaj zostałem zaproszony z racji tego, że się zajmuję polityką historyczną w różnych krajach, ale akurat nie w Rosji. Natomiast już przechodząc do tego głównego wątku naszej rozmowy, tego wątku międzypokoleniowego, to prowadzę zajęcia z polityki historycznej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego od jakiegoś czasu. Tematy się zmieniają, ale kiedy tylko tematem jest Rosja bądź coś z Rosją związanego. Jeszcze bliżej? Tak. Kiedy tylko dochodzi do tematów czysto rosyjskich czy związanych z Rosją, to oczywiście się zaczyna po pierwsze od wielkiej ignorancji. No i w tym sensie wyniki badań, prawda, że w Rosji tylko 1/5 jest w stanie z grubsza określić skalę represji, że to były miliony, no naprawdę nie dziwi. Myślę, że to jest, ignorancja jest zjawiskiem wszecheuropejskim, od Władywostoku po Lizbonę, również innych kontynentów dotyczy. Więc po pierwsze jest ignorancja. Po drugie jest przekonanie, co też charakterystyczne w kontekście pytania Sławka Dębskiego, oczekiwania wobec państwa, jest takie zupełnie idealistyczne wyobrażenie o tym, że polityka historyczna to jest domena dyktatury. I całe te 15 zajęć jest w gruncie rzeczy poświęcone temu, żeby na różnych przykładach, w tym rosyjskim, wytłumaczyć, że to tak nie jest. Że również państwo demokratyczne jak najbardziej prowadzi mniej lub bardziej skuteczną politykę historyczną. I tutaj przechodzimy do pytania, czy można mówić o tym, że Polska zapożyczyła Geschichtspolitik, nazwała ją, znaczy teza Aloszy jest przecież taka, że Polska przejęła tylko label, prawda, a tak naprawdę zrobiła z tego coś zupełnie innego. Ja bym powiedział, że niekoniecznie tak było w latach 90., może w tym okresie najbardziej gorącym 2004, 5, 6, 7, to troszkę bardziej można o tym mówić. Ale że niekoniecznie tak było i że różnica między, no właśnie już kilka razy padał ten przykład zachodnio-niemiecki i niemiecki, a polskim jest taka, że tam
państwo jest dokładnie, jest przekonane i ma to we krwi, że polityka historyczna to jest coś, co się negocjuje z innymi aktorami. A powiedziałbym, że w Polsce to z tym różnie bywa, jeszcze potem przejdę do liczby aktorów, w Polsce z tym różnie bywa, a Rosja oczywiście także na drugi rzut oka robi takie wrażenie, że tamto państwo też tego nie rozumie i dopiero, tak jak mówiłeś pod koniec, prawda, że zaczyna tworzyć te quangos, te quasi-NGOs, po to, żeby właśnie stworzyć taką atrapę w sytuacji porównywalnej do demokratycznej. Więc są i podobieństwa, są i liczne różnice. Na koniec ja bym powiedział, że z tych zajęć, które dotyczyły Rosji, to wynikały dwie rzeczy. Że najbardziej intensywne były spory wokół II wojny światowej i stalinizmu mniej więcej 2005-2009, że potem się robi trochę taka dziura, powiedziałbym, w ogólnym postrzeganiu rosyjskiej polityki historycznej, którą Losza przed chwilą próbował wypełnić, pokazując, że to jest ciągle imperium, które wcale się nie pozbyło wszystkich swoich mniejszości i z tym ma narastający problem. I kolejny wniosek, który z tego wynika na zajęciach wynikał na zajęciach o rosyjskiej polityce historycznej, że chociaż państwo odgrywa tam ogromną, znacznie ponadprzeciętną rolę, to polityka tego państwa nawet w tym najbardziej spektakularnym okresie nie była ani konsekwentna, ani skuteczna. Że nawet wtedy było tych wiele wież na Kremlu, wszystko się odbywało w różnym tempie. No i w końcu ta przekonująca koncepcja, która miała wygrać, chyba się, tak bym rozumiał też twoje tezy, się nie urodziła. Ja bym miał do panelistów, bo zadaniem komentatora jest też zadawać pytania. Miałbym pytanie, które bym zaczął od takiego najprostszego, tu się pojawiło nazwisko Sołżenicyna. No to mam pytanie, kto jeszcze w Rosji czyta Sołżenicyna? Pojawiło się w którymś momencie, chyba na pierwszej planszy, pojawił się internet i tutaj przechodzę do liczby aktorów. Moim zdaniem to jest cennik, który w dyskusji polskiej jest nie do przecenienia, a jest jakby niepoliczony w dalszym ciągu. Jak wygląda rola nowych mediów w kształtowaniu pamięci o historii w Rosji? I może też na koniec to, co również wynika z badań, że obserwuje się postawę pogodzenia z pokoleniem dziadków i niechęć do odbycia pokuty. To mi się wydaje, że to też jest zjawisko znacznie bardziej powszechne niż specyficznie rosyjskie. To znaczy w wielu miejscach mamy ten konflikt z pokoleniem rodziców i potem ewentualnie pogodzenie się z dziadkami lub nie, nie musi występować, ale występuje w różnych miejscach. No a niechęć do odbycia pokuty, przy całym szacunku dla nas wszystkich, jest postawą ciągle przeważającą wszędzie, bym powiedział.